Dzień dobry, to znowu my. Ja i ta pani za mną, która tam... Na stanowisku pracy już jest. Która tam robi babkę teraz, nie? Tak, marmurkową babkę robię. No. Co mi urwiesz, jak ktoś mnie zapyta o przepis? Przed chwilą powiedziała, że mi łeb urwie, jak ktoś ją zapyta o przepis. A co, nie ma przepisu na kanale? Na tą babkę na pewno nie ma. A to jest marmurkowa? A my mieliśmy jakąś cytrynową. Być może. Bo tutaj ona jest z Thermomixu i tutaj oni chcieli 300 gramów masła, nie? No. I jakoś był taki czas na kwarantannie, że ja mówię, szkoda mi tego masła, nie? Mam olej, to zastąpię olejem i zobaczymy, nie? No. I wyszła 100 razy lepsza. No widzisz. 100 razy lepsza, dłużej stoi, dłużej jest mięciutka. I słuchajcie, Ewa przed chwilą powiedziała, że jakby jej się ten sprzęt zepsuł, to by sobie kupiła nowy. Ja mówię, tyle kasy to bym chyba nie wyłożył za nowy. Jasne. Wolałbym, nie wiem, naprawić, jego się chyba da naprawić. No tak, tylko czasami, wiesz, ta naprawa może się być nieopłacalna, nie? Mówi, że tak, taki dobry sprzęt. No wiecie, jak ja go zobaczyłem pierwszy raz, no to fajnie, robi wszystko, nie? Wystarczy tylko rzucić. No ale, żeby kupować nowy za tyle kasy, to nie wiem. Ten teraz patrzyłam chyba na Allegro, 3500, ten TM5, ja? A ten TM6, no to 6. To jeszcze nowszy jest? No i wyszedł nowszy z takim większym ekranem, tutaj ja ci tu dam, nie? Ale ten jest też dobry ekran, nie? Teraz się robi, wyrabia się ciasto, mówi Ewa, wyrób, mówi na babkę to ciasto z tym. No, takie ciężkie. No, kawkę widzisz mam, znaczy ty masz, a ja drugą bym musiał sobie zrobić. Czekaj, bo dobra, to wyłączy się to już, czy nie? Bo mi przeszkadza. No, bo jeszcze chciałem, nie, bo chciałem tutaj jeszcze pokazać wam, jaki Ewa fajny czajnik kupiła. To jest dzbanek. Tak, dzbanek, to jest dzbanek. Proszę ja was, czekaj, może opowiedz o tym dzbanku. Może jest fajny. Znaczy on jest fajny dlatego, że ma dużo przefiltrowanej wody, bo ma 2,2 litra a co tutaj przefiltrowanej wody. Tu jest nowy filtr, więc pokazuje ci stopień zużycia, nie? Jak schodzą te procenty, to znaczy się, że do brzegu, nie? Aha. No i on mi przefiltruje, a tak to miałam ten mały Duffy dzbanek. On się fajny był, jak w każdym pokoju był. No. Nie? A tak to ja musiałam 4-5 razy dziennie go napełnić. I dodatkowo kupuję takie filtry do bardzo twardej wody, bo stwierdziłam, że u nas jest twarda woda, patrząc po kabinie, jak mi się szybko osadza kamień. No. I wiecie, nie wiem, czy się przyznaję do tego, czy nie. Ja nie wiedziałam, że są filtry do bardzo twardej wody. Ja myślałam, że po prostu są filtry do wody. A jak weszłam, zagłębiłam się w temat, napaliłam się na niego jak rustki na wstążki. Bo podobało mi się to, że jest duży, że ma silikonowe, o tutaj, że się nie poślizgnie, że tu jest ta rączka taka, mi się podobał. Podobał mi się czarny, ale czytałam w opiniach, że, bo tutaj jest taki przy nalewaniu wody, jest taki uchyl, co nie? No. Poczuje wodę i sam się ugnie, nie musisz, nie? I że tu właśnie osadza się kamień i robi się takie białe fuj, nie? Mhm. I dlatego kupiłam biały. No, woda jest przyjemnie miękka, także jak ktoś ma wodę nieciekawą, to proponuję sobie zakupić. On generalnie kosztuje około 125 zł, ale można go dostać za 98. Ja go kupiłam za 98, tak mi się udało. Jednego dnia go kupiłam po południu, a drugiego rano go miałam w paczkomacie. Tak, byłam w szoku. I tak, na Allegro, tak? Na Allegro go kupowałam, no. Gdybym nie znalazła takiego za 98, to kupiłabym ten za 125, nie? Chyba będziesz musiała w opisie dać link do aukcji. Do aukcji, no to dam, nie? Jakby tam ktoś chciał. Ja jestem zadowolona, bo raz dziennie przefiltruję wodę i mam z głowy. Tylko ciekawe, na ile ten filtr starcza, jak myślisz? Na miesiąc, na 30 na miesiąc. Dni. No. A ile kosztuje filtr? 4-osobowej rodziny. Filtr kosztuje, to zależy jaki, do tej bardzo twardej wody. Pokażę wam, jak one wyglądają. To pokaż. Kosztuje około 20 zł na miesiąc. A co tutaj jest taki przycisk start? Do czego to on jest? To resetujesz, jak wymieniasz filtr. Aha, jak wymieniasz, no, rozumiem. Jak wymieniasz. To są takie filtry Maxtra Plus i one są do bardzo twardej wody. Mhm. Pokaż go. Sobie go wyjmę. Aha, bo to
To są nowe, takie. Nie? Bo jak kupi się czajnik, to przychodzi taki filtr do wody miękkiej i średnio twardej. I tu, rozumiem, ten, a tu nie? Są trzy w tym, tak? A tu są trzy, bo ja je kupiłam trzy, nie? A ile, kosztują, opcji. A ile kosztują te trzy? 64 zł chyba. Aha, i to na niby na 3 miesiące. To jest na 3 miesiące, tak mówią, że przy czteroosobowej rodzinie to wystarcza na ciekawe, by trzeba wziąć, rozumiesz, do sanepidu normalną wodę i jeść i zbadać, nie? No. Co tam jest, jakie tam związki są. No. I zbadać się po tym... Czy to jest zbadane, wiesz, już ja czytałam. No niby jest, ale... No. Czy możesz się pobawić, ja nie mówię, że nie. No, mogę, ale tam, wiesz, ja bym tam z czystej ciekawości, nie tam, żeby tam, wiesz, bo przecież z kranu się wypije wodę i też człowiek nie umrze, nie? Pewnie, że nie umrze. Babeczka jest, bo Ewa stwierdziła, że sobie upieczę babeczkę i będzie git. Tak. Bo mieliśmy robić... ciasto takie ze śmietaną, nie? Ale... Ale by trzeba jechać jeszcze do sklepu, a wczoraj to w ogóle w tym sklepie to taka jest, wiecie, taki klimat jak na... patrzą na tych ludzi, na, nie? Na jo. Klientów jak na złodziei, nie wiem, jak na tych, co przynieśli tą chorobę. Jak na zakażonych patrzą. Jak na zakażonych patrzą. No ja po prostu byłam w szoku wczoraj. Tak się robi te zakupy, że ludzie siebie nawzajem się boją, odsuwają. Ludzie, kochani. Wodę z mózgu po prostu robią chyba ludziom. Chyba trochę tak. I tak jest. No dobrze. To ja teraz sobie tam przegrywam różne rzeczy, które mi będą potrzebne. A, wszystko rzucimy. A ty tutaj sobie będziesz piekła, tak? Tak, upieka do kawki babeczkę. Aha, właśnie kawkę. To ja robię drugą kawkę, bo już jedną wypiłem. Teraz dzisiaj jest, teraz drugą robię. Która jest? 11:10. No to już czas. To robimy. Tu nam, kurczę, słońce będzie świecić. Fajnie to wygląda, co? No. Babka marmurowa. I to już tylko do piekarnika i gitara, tak? Tak, się musi 180 rosnąć? Stopni, a. Pół godziny. To jest proszek, nie? Pół godziny. To nie musi rosnąć. A przepis jest w tej książce z Thermomixa? Tak. Tylko mówię, on jest z masłem, nie? Co to oznacza, że z masłem? To oznacza, że... A masz go tu gdzieś? No, no. Gdzie? Że można to masło zastąpić olejem. Aha. Te 300, nie? Mogę podaj tak... go, to ja tutaj pokażę. Nie wiem, jak to będzie widać, bo tutaj o, to jest wcale nie widać. Są wezmę na stół i zobaczę. No. Tu jest babka marmurkowa. Jak chcecie, możecie sobie przekopiować. Screenshota zrobić? Tak. I zobaczyć, bo nie będziemy tak filmu... Jak mówię, to masło, 300 gram masła można olejem zastąpić. Nie będziemy specjalnie... O, tam się chyba już gotuje mi. No. Wyłącz. To już się wyłącza wtedy. Nie będziemy specjalnie filmu o tym robić, tylko... No i tak pewnie wygląda, tylko wiecie, Ewa robi w takiej foremce, jakiej pokazywałem, nie w takiej, jakiej tu jest. Lepiej się kroją po prostu w takich foremkach, nie? A no. U nas to za reguły przychodzi Igor lepiej i kroi. Właśnie. I później takie porozrywane te babeczki są. Dobra, kawkę mam, to już jest gitara. A nie poczekasz za babką? Pół godziny ona się piecze. Nie, mam kawkę, to sobie zrobię z tym, z dżemem, z dżemerem. Dobra. Które z Ewą razem wspólnymi siłami zrobiliśmy. Thermomix zrobił. Thermomix, zgadza się. Nie wiem, czy one są dobre, bo jeszcze nie próbowałem, ale z pewnością są dobre, tylko nie wiem, po co to tak rozumiesz tym słodkim. Bo miałam tą polewę od tamtego tygodnia, gdzie ona została. A wiesz? Ona jest, wiem, a ona jest słodka w środku sama z siebie, czy? Tak, sama z siebie, no. Dobrze, to tyle, proszę Państwa, a na razie. Co jeszcze musisz kupić? No mów, niech wszyscy wiedzą, co ja muszę kupić jeszcze. Ten dozownik do płynu do naczyń. Aha, dozownik. Widziałem, ostatnio. Dozownik trzeba kupić, ale... No, na Allegro dzisiaj wejdę i tak? Czaję, i kupię. Kupię, no. Dobrze. A teraz jest najlepiej robić takiego przez internet. Tutaj mamy lekką przemianę tego. Czemu tu jest na 200? Ma być tu. Lekką przemianę czego, Ewa? No mikrofalówki, ale przemianę wystroju to się nazywa chyba. Bo tutaj mikrofala... Oranżacji. Tata, po prostu kiedyś raz za dużo jedzenia sobie włożyła. Nie, ona... Mikrofala, słuchajcie, była tutaj tyle lat już, zresztą mówiliśmy już, i sobie była, nagle zaczęło coś strzelać, mniej strzelać i się chyba jeden czy dwa dni się popsuła, nie? No.
W jednym dniu chyba jakoś tak. No i co? I kupić nie kupimy, no bo jest szkodliwa. Prawda? Teraz już to wiemy. No właśnie. Before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Nothing's hard, everything is easy. Everything is easy when you come around. Hold on now. I remember meeting you in a dream, thinking that's the love of my life. Most handsome man I'd ever seen. I said, you must be the love of my life. Hold on now. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy. You're hurting. I see that you're down. I see how every dream return came back to call you out. Was ready to rumble, was ready to fight. Got lost in the thunder without alibis. Shout at the night, rage at the lies. Don't let the fear control what's deep within. Oh. Pages are turning under the clouds. Got used to the hiding. Now you're feeding the doubt. Let me show you the silver lining. How to tame them and then to ride them. Cause you weren't meant to be cocky.
I właśnie w ten sposób się, proszę Państwa, robi sałatkę ze śledziów. Jest bardzo dobra. Śledzie pod pierzynką. Śledzie pod pierzynką, tak to się nazywa. Jakby ktoś się nie wiedział. Gdzieś tam robiłem już kiedyś, ale tak na szybciora teraz zrobiłem jeszcze, bo jest dzisiaj sobota. A ten film będzie? Nie wiem. Nie wiem, ja też. Więc jest dzisiaj sobota, jakby co. I się przydadzą. I się na sobotni wieczór przydadzą, bo wieczorem, proszę Państwa, trzeba jakiegoś groka z Ewą uskutecznić, nie? No. Igorku, bo mama chciała, żebyś jej te śledziki przyniósł, które żeśmy zrobili. Co by wysypał? Wypadłoby mu tak z ręki, by było kupa sprzątania i zero no. jedzenia. To ja chyba mamie przyniosę. Tak, przynieś. Mama, przynieś ci? No, spróbowałabym. Słuchajcie, bo Ewa mi mówi, żebym ja groka sobie nie robił. Mówi, że wódka szkodliwa jest. No to tak. Czy wyście to widzieli, żeby wódka zaszkodziła komukolwiek, ja kiedykolwiek? Ja nawet, że jest szkodliwa. Tak? No. Masz dowody? Mam. Ma dowody, że jest szkodliwa, ale jeden grok wiosny nie czyni. Możesz zrobić sobie jednego groka, ale żeby było więcej soku z cytryny niż wódki. To nigdy tak nie ma. Nie będzie tak? Ale mogę ci obiecać, że będzie więcej wody niż wódki, bo to się przecież wody dolewa, nie? Nie, no cytrynę się jeszcze wciska. No to jedna cytryna, trochę wódki i... Ja zobaczę ile tej setka wódki, chyba tam 150 wody wychodzi. Setka wódki to jest prawie pół szklanki, ty chyba oszalałeś. Słyszycie? Ja oszalałem. Jak ja już z niejednego chleba pieca chleb jadłem. Z niejednego pieca chleb jadłem, właśnie. Nie, to jest moja książka, jakby ci tak wypadła ta książka i tak to okładka, tupa wiesz, blada by była. No, dobra, tak idę po śledziki teraz. Ale czekaj, to dla ciebie te śledziki, bo ja najpierw bym musiał posmakować groczyka, bo jest już po... Bo ty masz z głową, bo ja jestem po prostu głodna. Bo jest już po 17, wiecie. Jak już wcześniej wspomniałem, jest godzina, znaczy jest sobota, więc będzie grubo dzisiaj, coś czuję. No pewno, no, będzie bardzo grubo. Nie? Tak, Ewcia. Tutaj jej przyniosłem. Ja jej zawsze, wiecie, więcej ładuję, bo ja trochę muszę też spróbować od niej, nie? Posmakuj i powiedz wszystkim, czy dobre jest. Okay. Bo ty jesteś wiarygodną osobą. Zjemy wszystko. Ja muszę wymieszać najpierw sobie. Dobre jest takie, spróbujcie sobie. No, bardzo dobre. Ja to bardziej wolę, jak jest więcej jajka niż śledzia, nie? Ale no śledź też jest potrzebny. Nie? Mhm. Pyszne. Takie widleczykiem właśnie. Pyszne. Bo jakbym przyniósł za duży, to by było za duży, nie? A tak jest dobry. Nie? No, fajnie. Bardzo dobre. Bardzo dobre, nie? No właśnie. Jestem mistrzem świata? Jestem? Ja? No. Jesteś. Wie, czemu ma. Do? Tak mi się wydaje, tylko nie powiedziała. Dobra, no to teraz już tym pysznym akcentem, co Ewa tam konsumuje, kończymy. Ja sobie zrobię groczusia jednego bądź dwa. Nie? Nie rozpędzajmy się. Nie rozpędzajmy się. A Was zapraszam na kolejne vlogi. I dziękuję, że oglądacie. I dziękuję, że komentujecie. I dziękuję. I dziękuję, że subskrybujecie. I możecie też udostępniać. Także dziękuję Wam za wszystko. No to na razie, cześć, pa.